Zawodników, zawodniczki o ustawienie przed sceną. Przekazanie teraz z rąk pana Leszka. Daniel Pek, srebrny medalista 14 Igrzysk Paralimpijskich w Londynie na dystansie 1500 metrów, halowy mistrz świata w biegu na 800 metrów i wicemistrz świata na 1500 metrów. Duże brawa. Dzisiaj jest zwycięstwo w tym biegu VIP-ów. Jak pan się czuł na tym dystansie biegowym? Nie przesadzajmy. To pan już kiedyś, pan Wojtrzowska, pilnował, żeby nie być przede mną, nie? Ale to nie ma takiego znaczenia. Ja już mam swoje lata. Ubolewam nad tym, że wyeliminowano z tego biegu VIP-ów naszych wnuków, bo to byłaby wtedy dobra rywalizacja. Popularyzacja takiego sportu, takiej formy ruchowej jak bieg jest ważna? Matematykę. Jak będzie trzeba kogoś, to skończy 40 lat nauczyć i panią zresztą też, gdyby trzeba było, to jeszcze można to nadrobić. Natomiast jeśli się zaniedba kształcenia, wychowania fizycznego do okresu, gdy dziecko rośnie, czyli ten 20-20 parę lat, to potem odrobienie tego jest bardzo trudne. I stąd wydaje mi się, że ja mam na sumieniu też z tamtego okresu coś, czego nie zdążyłem zrobić. Nie mamy systemu oceny efektywności pracy nauczycieli WF-u. Nauczyciele WF-u są oceniani za dyplomy, puchary, jakie przynoszą do szkoły, a to nie tylko o to chodzi. Nawiasem mówiąc, ponieważ pani jest niewiastą, to powiem, że dziewczyny mają tendencję przynoszenia długotrwałych zwolnień lekarskich zajęć WF-u. I to, co ja wymyśliłem i próbuję przeforsować, namówić samorządy na to, to jest coś takiego, że dla tych pań, panów, którzy przyniosą długotrwałe zwolnienie, powinno to być z WF-u, powinno to być automatycznym skierowaniem na gimnastykę korekcyjną. Widocznie trzeba tym dzieciom pomóc. Nawiasem mówiąc, to by pewnie w połowie ograniczyło te zwolnienia i dobrze, tak miało być. Wychowanie fizyczne w okresie dojrzewania dziecka, w okresie wzrostu jest najważniejszym przedmiotem w szkole. I mówię to z całą świadomością tego, że zaraz potem jest matematyka. Nie? Oprócz tego, że trwa rywalizacja sportowa, dzieci biegają na różnych dystansach w biegach przełajowych, to mamy występy zespołów regionalnych, czyli jakby promujemy nasz kaszubski tutaj region. Oprócz tego jest festyn rekreacyjny dla tych, którym się w biegach nie powiodło tradycyjnie, gdzie można zdobyć różne śmieszne gadżety, dodatkowe nagrody, sprawdzić się w nieco innych umiejętnościach. Można przede wszystkim zwiedzić bezpłatnie muzeum. Dzisiaj to jest jedyny dzień w roku, kiedy to taka możliwość jest i dzieci też przyjeżdżają, nauczyciele właśnie przywożą dzieci również w tym celu, ale to dobrze, bo jakoś ten patriotyzm trzeba przekazywać czasami nawet nakazowo, ale to jest ten wiek. Poza tym darmowy posiłek ciepły gdzieś z kuchni polowej prosto. Dzisiaj również taki będzie. Oprócz tego spotkanie piknikowe, to jest też bardzo ważne. Dzisiaj ubolewamy troszkę nad pogodą, aż słońce nam się pojawia. Tak patrzyliśmy na te autokary, które przyjeżdżały, że tak były nieco bardziej puste, że tak powiem, niż w poprzednich latach. Ale myślę, że to nie szkodzi. Raz jest frekwencja większa, raz mniejsza. Myślę, że dzisiaj te 500-600 osób też z list startowych wynika będzie uczestniczyło. To chyba już warto robić dla takiej
tej grupy również imprezę, przy której pracuje mnóstwo ludzi społecznie, bo to i strażacy, i koło gospodyń wiejskich, i nauczyciele, nikt za to nie bierze pieniędzy. To jest jakaś tam pasja, jakaś próba promowania sportu, ale również innych wartości, o których mówiłem, czyli patriotyzm, olimpizm, to co dzisiaj pokazywaliśmy za pewien znicza. Dzisiaj udział Daniela Peka, naszego srebrnego medalisty Igrzysk Paraolimpijskich. Staram się zawsze, żeby jakiś akcent olimpijski również się na tej imprezie pojawił, żeby dzieciaki miały tą świadomość, że gdzieś później tą karierę sportową rozwijać można i osiągać wielkie sukcesy również.